Obecnie wydaje się, że wszyscy są na coś uczuleni. Koty, drzewa, żywność. Ale czym dokładnie są alergie i skąd się biorą? Alergia jest po prostu przesadnie agresywną reakcją układu odpornościowego. Jeżeli alergen, taki jak pyłek drzewa, przefrunie w powietrzu i wejdzie w kontakt z układem odpornościowym osoby bez alergii, układ odpornościowy uzna go za nieszkodliwy. Ale jeżeli dotrze do alergika, układ odpornościowy uzna go za coś szkodliwego i wpadnie w panikę, powodując kichanie, katar, swędzenie, a nawet brak oddechu. Te alergeny istnieją od zawsze. Ale w dawnych czasach cały czas przebywaliśmy na zewnątrz i byliśmy wystawieni na środowisko naturalne. Nasz układ odpornościowy był do tego przyzwyczajony i uznawał alergeny za nieszkodliwe. Obecnie nasze środowisko zmieniło się, a nasz układ odpornościowy zapomniał, jak powinien prawidłowo reagować. Dlatego też, gdy alergik wyjdzie na zewnątrz, układ odpornościowy wpada w panikę, nawet gdy wejdzie w kontakt z rzeczami nieszkodliwymi. Właśnie tak rozwija się alergia. Najprościej mówiąc, przez nasz nowoczesny styl życia i zwiększone zanieczyszczenie środowiska rozwija się wokół nas więcej alergii. Nazywamy to epidemią XXI wieku. Ale nie martw się. Istnieją sposoby leczenia objawów. Chcesz wiedzieć więcej? Idź do swojego alergologa i zapytaj o możliwości leczenia.